Agnieszka Chlewicka-Bac, dzień dobry, witam Państwa ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, a więc szczególnie ciepło pozdrawiam wszystkie dzieci. W dzisiejszym programie m.in. o tym, jak Dzień Dziecka obchodzony jest w Domu Dziecka. Gigantyczne kolejki ustawiające się po odbiór bezpłatnych urządzeń via auto przekazanych Gliwiczanom przez firmę Kapsz to już przeszłość. Choć Urząd Miasta wciąż ma do rozdania blisko połowę z 10 tysięcy urządzeń, liczba chętnych stopniowo maleje. Niewielkie pudełko kryje w sobie mechanizm do automatycznego otwierania autostradowych bramek. Ewentualną opłatę uiszcza się wtedy bezgotówkowo z przedpłaconego konta. Via auto pozwala również na korzystanie z wydzielonych bramek bez konieczności stania w korkach. Jeśli więc ktoś często porusza się autostradami, warto się w takie urządzenie wyposażyć. Projekt Green Grün Gliwice to wspólna inicjatywa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Centrum Handlowego Forum. Akcja edukacyjna ma na celu przedstawienie Gliwiczanom ludzi i projektów, które legły u podstaw współcześnie znanych nam Gliwic. Mowa o Karlu Szabiku, architekcie miejskim, oraz Richardzie Riedlu, architekcie zieleni, którym Gliwice zawdzięczają opracowanie pierwszego spójnego planu rozwoju przestrzennego w oparciu o koncepcję tzw. miasta ogrodu. W piątek o godzinie 16 na scenie forum opowie o tym dr Adam Bednarski z Politechniki Śląskiej. W tym samym dniu o godzinie 17 odbędzie się prelekcja o przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza, a program zamknie debata o zielonej przyszłości Gliwic. 1 czerwca tradycyjnie obchodzony jest jako Dzień Dziecka. To szczególna uroczystość w instytucjach, które dziećmi zajmują się na co dzień. Nasza ekipa reporterska zawitała z tej okazji do Domu Dziecka nr 3 imieniem Astrid Lindgren, żeby dowiedzieć się, jak swoje święto obchodzą wychowankowie tej placówki. Dom Dziecka nr 3 to nowoczesna placówka przygotowana dla kilkunastu dzieci. Składa się z siedziby głównej na osiedlu Kopernika oraz domu przysposabiającego do życia na osiedlu Obrońców Pokoju. Od innych tego typu placówek odróżnia go właśnie nietypowa lokalizacja poza centrum, na typowych polskich blokowiskach. To jest dobre rozwiązanie. Dzieci myślę, że tutaj odnajdują siebie i co więcej, stwarzamy im takie warunki, jakie potem będą miały w dorosłości czy w tym samodzielnym życiu. Dzisiaj Dzień Dziecka, data szczególna, no dla takiej placówki, która się dziećmi na co dzień zajmuje, rozumiem, że jest to jakoś specjalnie obchodzone, nie jest dzień jak co dzień. Tak, jest to nie tylko przez naszą placówkę szczególnie obchodzony dzień, ale przez wszystkie rodziny chyba na całym świecie, a na pewno u nas w Polsce. No, my się dzisiaj cieszymy, dzieci są dla nas szczególnym darem, dla rodziców, ale też i dla wychowawców, i dla nas pracujących w Domu Dziecka. No i to też ma być taki dzień, który szczególnie odczują, że jest ich wielkim świętem, a pomagają nam w tym jak zawsze nasi sponsorzy, którzy o nas nie zapominają, którzy nas zapraszają w tym szczególnym dniu i tym sposobem wędrujemy na lody, bo to już jest pewna tradycja, ale dostaliśmy też zaproszenie od Zuzi i wszystkie dzieci będą w fabryce pluszaków szyć sobie takie właśnie milusińskie zabawki. Ten dzień specjalnie się dopiero zacznie, bo dzieci wracają ze szkoły, no wszystko jeszcze przed nami. Tak, wszystko przed nami. Czeka już sympatyczny, słodki obiad, bardziej słodszy w tym dniu niż w inne dni. Panie kucharki też się szczególnie postarały, żeby były wspaniałe desery w stołówce i czekamy na nasze dzieci, które wracają ze szkoły. Dzisiaj przewidzieliśmy dla nich gry, zabawy, rozrywki. Panie też nad tym główkowały, żeby dzisiaj to był dla nich, dla naszych dzieci podopiecznych szczególny dzień. Tym bardziej, że tych maluszków mamy dosyć dużo. Od 6 czerwca rusza głosowanie na projekty zgłoszone i zaakceptowane przez urzędników w ramach procedury budżetu obywatelskiego. Lista działań, na które mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta. Istotne jest natomiast przypomnienie, że aby uruchomić środki budżetowe dla danego osiedla, konieczne jest uzyskanie przynajmniej 4% frekwencji głosujących. W sumie dla całego miasta zarezerwowana jest kwota 3,5 milionów złotych.
Głosy można oddawać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest tradycyjny, czyli wypełnienie formularza i złożenie go albo w punktach konsultacyjnych na terenie miasta, są to budynek Urzędu Miejskiego i filia przy ulicy Jasnej 31A oraz filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Można również głosować w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie Gliwice.eu pod zakładką Gliwicki Budżet Obywatelski. I głosowanie potrwa do? Głosowanie potrwa do 4 lipca do północy. Więcej o samym głosowaniu i kontrowersjach, jakie pojawiły się na etapie wyboru projektów, jeszcze dziś na naszej antenie w programie Z kamerą wśród ludzi. Andrzej Wawrzyszczak porozmawia o tej sprawie z przedstawicielami zarządów gliwickich osiedli. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, śledzić w internecie na stronie www.tvimperium.pl i na portalach społecznościowych. W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej 2016 informuję, że transmisje wszystkich meczy piłkarskich będą dostępne w sieci kablowej Imperium Telekom. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem obsługi abonenta pod numerem 32 301 4000. Dziękuję za uwagę i zapraszam na prognozę pogody na czwartek.